Cześć, ja nazywam się Tomasz Szymiński, mentalny coach i dzisiaj mam niesamowicie inspirującą historię dla Ciebie. O co chodzi? Artur Burman to jest dzisiejsza gwiazda, raczej bohater naszej dzisiejszej opowieści, ponieważ to, co zaraz usłyszysz, wzbudzi w Tobie niesamowitą wiarę w Twoje możliwości. Zobaczysz, jakie rzeczy są możliwe. Artur Burman w latach 90. i 91. roku doznał kontuzji, upadku podczas wojny w Zatoce Perskiej, kiedy skakał ze spadochronu. No, zebrało to jakby swoje żniwa, bo wiadomo, jako żołnierz, no, skaczą, tak? Mają bardzo dużo takich właśnie działań, gdzie skaczą z samolotów, ze spadochronu. No i pomimo, że wydaje się to gdzieś tam na filmach, że fajnie się ląduje na spadochronie, natomiast są to upadki, które bardzo mocno obciążają stawy i kręgosłup. No i właśnie tutaj u niego powstał taki problem, że jego kręgosłup został mocno uszkodzony oraz kolana. I to spowodowało, że właśnie w tamtych latach zaczął używać czegoś takiego jak kule oraz takie stabilizatory na kolana. Zresztą wszystko pokażę Ci pewnie w tym materiale i podlinkuję Ci jeszcze specjalnie materiał motywujący, który został stworzony na kanale jednym. Ponieważ jak obejrzysz tą historię, to po prostu padniesz z nóg. I o co chodzi? Chodzi o to, że Artur zaczął po tym wypadku, po tej nieszczęsnej jakby swojej karierze, która zakończyła się właśnie w taki nieszczęśliwy sposób, jeżeli chodzi o wojsko, zaczął po prostu siedzieć. Zaczął siedzieć, nie mógł za bardzo nic zrobić, no bo wiesz, jego dolegliwość polegała na tym, że on mógł się przemieszczać na kulach, ale nie mógł bez tych kul postawić jakiegokolwiek kroku, tak? Czyli on miał ogromną dysfunkcję, tak jakby coś a la paraliż, co sprawiało, że po prostu nie był zdolny do normalnego przemieszczania się po domu, po mieście, gdziekolwiek. Tylko za pomocą tych kul mógł w jakiś sposób jeszcze się poruszać, tak? Ociężale, ale jeszcze jakoś to dawał radę. No i to sprawiło, że wiadomo, no taka osoba, no jest to dla niego coś ciężkiego i musiał po prostu siedzieć, prowadzić taki, wiesz, ospały tryb życia, że tak powiem. Oglądał sobie telewizję, dużo jadł, no i to spowodowało, że praktycznie przytył tam z 60-30 kg, no bo był bardzo otyły. I miało to jakieś, trwało to jakieś 16 lat, od 91 roku do roku 2007 bodajże. I w pewnym momencie stwierdził, że ma dość, tak, że, no, że już nie chce tego dalej kontynuować, bo widzi, jak ciężko po prostu sam ze sobą się czuje, tak, rozumiesz, że kiedy miałeś porównanie, bo zobacz, wojskowy, to jest osoba, która jest mega sprawna fizycznie i w pewnym momencie wszystko zanika i zaczyna być niesamowicie otyły, czyli od razu pojawia się taka mocna niesprawność w jego ciele i potrzebował na to 16 lat. I co zrobił? Postanowił, że poszuka specjalisty kogoś, bo wiesz, to nie chodzi o to, że waga to nie jest problem, chodzi o to, że on nie mógł chodzić, tak, że miał dysfunkcję w ciele. Czyli nie może się w ogóle poruszać, bo jest sparaliżowany do pewnego stopnia. I poszukiwał trenera. Szukał jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego. Z tego, co mówi, to wyszukał jakichś 10 od jogi i niestety każdy z nich odmówił poza jednym. I tym jednym trenerem właśnie był DDP, czyli David Daniel Page. Diamond David Page, coś takiego, zresztą podlinkuję i pokażę. To był były wrestler, który interesował się mocno jogą, no i pokazywał mu ćwiczenia. I w zasadzie nie chodzi tylko o to, że on stał się jego trenerem, że pokazywał mu ćwiczenia, tylko był dla niego taką inspiracją, bo on powiedział zresztą mu wprost, że słuchaj, okej, przez telefon bodajże to się odbyło, że nie ma rzeczy niemożliwych, mu powiedział. Wiesz, jeżeli byś na przykład był sparaliżowany od pasa w dół i szukasz ostatniej jakiejś deski ratunku, bo chciałbyś wyjść z tego, wiesz, dla wielu ludzi to jest niemożliwe, tak? A ktoś mówi ci przez telefon, czy w ogóle twarzą w twarz, że nie ma rzeczy niemożliwych. I jak byś się poczuł, nie? Że nagle by się pojawiła nadzieja. I historia toczy się tak, że on zaczyna trenować. I naprawdę są tam właśnie w tym filmie, który Ci podeślę w linku w opisie.
ćwiczy. Ćwiczy naprawdę na początku, to jest tak, że wiesz, no jak jesteś sparyżowany, to w zasadzie no nic nie idzie, tak? Przesuwasz się, gdzieś tam się wygibujesz, no wiesz, na czym polega joga, a jak nie wiesz, to sobie zobacz właśnie ten film. To są jakieś różne rozciągania, tak? W jedną, w drugą stronę, z kręgosłupem, ze stabilizacją całego ciała, z nogami, przysiady i tak dalej. I ćwiczysz to. I chodzi o to w tym, że to nie jest jakaś mistyczna wiedza, tylko chodzi o to, że ty dzięki takim ćwiczeniom, one w zasadzie są proste nawet, tylko trzeba je bardzo konsekwentnie wykonywać. One sprawiają, że ty pobudzasz te wszystkie receptory, które są odpowiedzialne za twoje ciało. Tak? I to sprawia, że twoje ciało zaczyna powolutku, naprawdę powolutku reagować na to, co ty robisz. Bo jeżeli w dzisiejszych czasach jest taki problem, że dużo osób siedzi przed komputerami, to, że ty pójdziesz na siłownię i przerzucasz ciężary, to nie sprawi, że ty będziesz sprawny. Ty masz działać ze swoją mobilnością w swoim ciele. Tu jest właśnie taka też ciekawostka dla ciebie. Jeżeli na przykład masz problemy ze własnym ciałem i nie chodzi tu zawsze o to, że ty jesteś na przykład, nie wiem, otyły, bo otyłość, można być otyłym, a być mega gibkim, sprawnym. To jest właśnie kwestia tego, że nie pracujemy nad swoją mobilnością, swoimi stawami, swoimi mięśniami głębokimi. No można by tutaj dużo opowiadać, ale nie o tym jest ta historia. I ten facet nagrywał regularnie swoje wyniki, to co się działo. I tam jest troszeczkę zabawnie, troszeczkę, wiesz, motywująco, ale chodzi o to, że on próbował, cały czas dążył i to, co jest najpiękniejsze, w trakcie chudł. Oczywiście to nie jest tak, że od jogi chudł, choć pewnie troszeczkę tak, bo jeżeli się gimnastykujesz i dodajesz to jako twój plan treningowy w ciągu dnia, no to wiadomo, że te kalorie będą lecieć, więc automatycznie też chudniesz. Ale on tam, ten DDP, rozpisał mu właśnie też zdrowe jedzenie. Dla niego dieta to jest po prostu zdrowe jedzenie. Nie chodzi o to, żeby się też zamęczać, bo różnie ludzie do tego podchodzą, ale o to, żeby po prostu zacząć zdrowo się odżywać, bo to, co wprowadzamy do organizmu, to takie życie później mamy, tak? Okej. I fajnym momentem w tej całej transformacji tego Artura było to, że on kiedy tam właśnie już był, naprawdę w połowie zrzucił tam, nie wiem, z 30 kg i nadal gdzieś tam nie mógł jakiś puls wykonać, to chyba z tego co pamiętam, to stanie tak w pół na rękach, w pół na głowie, powiedział takie fajne zdanie, że to, że teraz tego nie mogę zrobić, to nie znaczy, że w przyszłości tego nie osiągnę. I wiesz, i to w ogóle ten film jest tak zbudowany, że po prostu przechodzą ciarki człowieka. Bo to jest na faktach, to jest pokazane, że facet, który 16 lat nie mógł nic zrobić. Nie mógł nic zrobić. Ktoś w niego uwierzył i ktoś mu pomógł, a pomimo, że inni nie chcieli. Tak? I pomimo, że powiedziała w ogóle taka, wiesz, medycyna konwencjonalna, powiedzieli mu lekarze, że on nigdy nie będzie chodził. I niesamowite w tym filmie jest to, że on w pewnym momencie po 10 miesiącach traci 63-4 kg. To już w ogóle to jest hit, to jest kosmos. Ale co jest najważniejsze, tam pod koniec filmu jest ujęcie, gdzie jest w parku i on zaczyna biec. Jest stop klatka i napis: oni się mylili. To było możliwe. Jak obejrzysz ten film, to zastanów się, do czego ty jesteś zdolny. Zastanów się, co przed tobą jest i dlaczego na przykład nie wierzysz w siebie, bo widzisz, wiara w siebie to jest coś takiego, gdzie ty, nie chodzi o to, że ślepo wierzysz, tylko ty wiesz, że jeżeli się skupisz, jeżeli będziesz działać, to rzeczywiście jest to możliwe. Problemem, tutaj ci podpowiem jeszcze na koniec, że problemem ludzi, którzy nie wierzą w siebie, jest co? Twoje ego. Ego to jest taki ziomeczek w środku głowy, który mówi: o, no nie, dzisiaj mi się nie chce, albo no nie, to trudne, albo tamten to ma łatwiej, i coś, i coś, i coś. I on będzie tak gadał. I twoim zadaniem jest po prostu wyłapywać, jak on gada, i odcinać się od tego. Okej, na początku pierwsze dni może będą trudne, ale jest to możliwe. I chodzi o to, żeby po prostu mieć już samą świadomość, że tak się dzieje, że on tam ci coś podpowiada. Drugą kwestią to jest jakaś twoja przeszłość, ale to nie jest tak ważne jak właśnie też to ego.
ego, które o, nie no. Obejrzysz ten film, powiesz, a szczęście pewnie, szczęście jedno na milion się tak zdarza. Nie. To jest po prostu konsekwencja, praca, działanie i nastawienie twojego umysłu. Wiara w siebie, wiara w siebie. Jak zgłębisz wiary w temat wiary w siebie, to jest temat tak potężny, że tego nikt nie jest w stanie ci wytłumaczyć, dlaczego coś się dzieje, dlaczego cuda się mogą dziać w twoim życiu. Także z tym cię zostawiam. Mam nadzieję, że ta historia niesamowicie cię zmotywuje, że zobaczysz właśnie ten film i w twoim życiu zaczną się dziać cuda, niesamowite rzeczy. Jeszcze raz dziękuję. Jak ci się podobało, możesz zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, napisać może komentarz. Ja też chętnie bym dowiedział się, co ty o tym sądzisz, co robisz w swoim życiu, żeby właśnie łamać swoje ograniczenia. Dzięki ci wielkie, trzymaj się i pozdrawiam serdecznie. Tomasz Szymiński.